Witam wszystkich na podsumowaniu sierpnia, czyli co u mnie się działo. Ja mam tutaj przygotowane swoje materiały, więc zabiorę Was w szybkie podsumowanie miesiąca, czyli dowiedzieć się, jak spędzałam czas w wakacje, mniej więcej co robiłam na wyjeździe, co się u mnie innego działo. Bez żadnego przedłużania zapraszam Was do filmiku. Także więc ja mam tutaj kalendarz standardowo z Kika. Sobie otwieram na AU. Więc mam przygotowane. Tu jest. Także więc pokażę Wam nagłówek. Nie, John July. August. Poczekajcie, ja się tu gubię, szczerze. I mam tak. To jest mój nagłówek. Taki ogłosik. Prościutki robiłam, bo robiłam go na szybko, nie miałam dużo przeborów, więc na wrzesień będzie ciekawszy. W tle puściłam moją składankę Lofi Chill Aesthetic Music z Spotify'a. Zapraszam. Wiecie, ja bardzo czas już nie spędzałam i tutaj mam tak. To jest zwykle kawa, bo ja też chodziłam na spacerki czasem. Tutaj mieliśmy śmieszne, taki wieczór był śmieszny. To był w czwartek, więc to było śmiesznie. I tutaj takie moje drobne rzeczy. I tutaj mam... wiecie, odklejki są śmieszne. Następnie tutaj miałam... W piątek widziałam pokosy ludzi. Kawa, lody, klasyk. Później lodę. Codziennie prawie lodę. Spacerowałam w deszczu z koleżanką i w kawę takie. W deszczu szłyśmy do... bodajże do... do Niechorza potem, bo coś potrzebowałam. Rano. I to była niedziela, więc... poranne zajęcia i git. Następnie, wiecie... lubiłam sobie wpisywać wyjście do basenu. To wtedy się rozmawiało z osobami, z którymi się dogadywało. Tutaj ten, tu coś różnie. I na przykład miałam kanie, szósty było fajne, że wiecie, zarąbisty pokaz. Ja jak zobaczyłam pierwszy raz, to się działo, ja wow, bombastik. Znowu byłam w basenie i pomagałam. Wtedy mieliśmy, co tydzień mieliśmy konkurs budowli w Piastu, to ja pomagałam, znaczy dostałam pytanie, czy się zaopiekuję na godzinkę, powiedziałam, że jasne, pomogę i ta pani, którą dziewczynkę pilnowałam od niej, właśnie była zadowolona, była właśnie. Następnie miałam kawę, tworzyłam to-do listę, którą mi się nie sprawdzała. Później miałam znowu basen i mieliśmy piżama party i ja wychodziłam na początku w mojej piżamce tą, którą kupiłam rok temu i spodenki. A na ostatniej piżama party to ja wzięłam dresa, było ciepło. Następnie był dziewiąty sobie kawa, znowu wyszłam na plażę, tutaj był piątek, odklejka znowu na karaoke, wiecie, się śmiałyśmy z koleżanką, różne rzeczy, piosenki czy coś i zaczęła mi się odnawiać znajomość. I tu zapisałam tak, tu jakiś tam dzionek, poprosić się znajomego. Moja przyjaciółka z podstawki mnie znalazła. Jeżeli to widzisz, to pozdrawiam. Było to zaskoczenie i pisałyśmy sobie przez kilka dni. Potem odnawiałam ten kontakt codziennie. Wychodziłam do basenu, tutaj plaża, spacerki i różne. Byłam 11 na spacerze, kawa, szukałam prezentu dla kuzynki, ale jej nie wzięłam. Miały być też mi tabletki, te cukierki w opakowaniu, tablety ze śmiesznymi napisami. Ja je gdzieś widziałam. W jakim sklepie. Mam powiem, że widziałam w jakim sklepie te tablety, cukierki. Stwierdziłam, że nie wzięłam. A chyba wtedy były. A nad morzem są śmieszniejsze. I potem robiłam film. Były podchody. Przed podchodami byłam nagrać podsumowanie miesiąca. Wiem, za szybko mówiłam. Ktoś powiedział, że za szybko mówiłam. Może uczucie spiętości przy plaży, bo to było w miejscu publicznym, zwykle robię w pokoju, na dworzu, a tu była plaża. Kawa. Kawa jest codziennie. I później
Ktoś się ze mną podzielił pizzą, wiecie, 13. To miałyśmy zajęcia z chustą i to na plaży i takie różne budowle śpiewko. I w tego dnia do mnie znowu kumpel mnie odwiedził i było mi miło. Mam dowód na to, że był. I wtedy zaliczyłam w tapkę, bo podjęłam na głos moje lachcianki i kolorka zrozumiała, że to trzeba wpisać, a ja mówię, oj, przepraszam, jego tato, nic się nie stało. I później miałam takie, później rodzinne mieliśmy spotkanie i mam zdjęcie z wężem. Ja trochę obejrzałam mojej mamie, pytałam się, czy zostaną na tym. Gościu udawał klauna, takie, wiecie, różne sztuczki, wiecie, takie śmieszne to było. A mama, nie, bo jest późno, ja. Zrobili mi zdjęcia, wysłała mamie, mama, łomatko ja bym nie wzięła. Następnie raz mi się przysnęła na słońcu. Mówię szczerze, nie śpijcie na słońcu. Szczególnie coś mnie zmęczyło i kawa, ale kawa nie wiem czy pomogła. Zaczęłam 16, robiłam vloga i pomagałam przy pracy plastycznej. Jestem taką miłą osobą, że pomogę w różnych rzeczach. I w tym ostatnim tygodniu też wzięłam taki dobrą rzecz, zrobiłam, że pomogłam przy bagażu. Tak. Przy bagażu, ja normalnie pomogłam. Wzięłam, mówię, ale ja nie mam, ja jestem wolna, więc mogę. I później tak, i sobie wracałam 8-17 do domku. I wiecie, dwa piwka strzeliłam bezalkoholowe, tutaj była 18, więc najpierw wzięłam za zgodą, potem wzięłam sobie pokryjową. I się bawiliśmy i pojechałam koło 1, 2. Przyszokowałam dwa filmy, nagrywałam 18 jakiś film. Na tydzień to było ten vlog z 8 ostatnich dni wyjazdu i malowanie na ślepo challenge. W lipcu, w sierpniu nagrałam malowanie na ślepo challenge, podsumowanie lipca. Czekajcie, ostatnie dni wyjazdu vlog, jest jeszcze daily vlog na tej kamerze. U brata na kanale jest jego reakcja na moje opowiadanie. I też mam mega cleaning with me. Ten film pójdzie może w przyszłą sobotę, ale zobaczę, żeby nie było tak, że dwa filmy naraz wrzucę. Więc przechodzimy dalej. Potem robiłam miniatury, kawę drzemałam w domu. I tutaj zmieniałam jakieś hasło, to nie ważne, nie wiem do czego. I ogarnęłam sprzęt fotograficzny, zamiast telefonem nagrywam Sony Alpha 6400 i jest na statywie Hama, bardzo na tym wysokim. I pomagałam przy zbiorze ziemniaków, bo w poniedziałek tam ktoś tak do mnie mówi, a czemu cię nie było, coś tam. I przyszłam rano, okej, mam wreszcie, chyba rozproszył się czy coś. I potem zmieniłam premierę filmu 21, to był daily vlog z soboty, z zeszłej soboty. I znowu trzymała, kawa typowa. I później byliśmy na zakupach, odbieraliśmy paczkę i testowałam aparat i kamerę. Piłam bubble tea, tutaj lody, właśnie lody zamawiałam później w jednej lodziarni w Sowie, w cukierni w Sowie wzięłam za 7, a moja siostra za 6,50 i to jest na starówce. Nie pytajcie, jeszcze moja siostra chciała bubble tea, ale seria za dużo. Co? Czemu ja mam wypijać? 17 tutaj, może przejdę tak skrótowo. Może wrócę do tego, co tu pisałam. Szybko wam podsumuję i przejdziemy dalej. Miałam 17, że był to ostatni dzień i odbyło się wieczorem przyjęcie godzinki rano, raz pochodziłam w stroju, mieliśmy urodzinki. Zrobiono ze mną zdjęcie, przed wyjazdem czułam się jakoś biegnie dekanu, strogie, że do domu. Na posterii poszłam do Dyza, bo mi się nudziło, bo nie chciałam siedzieć w aucie. I u mnie wujek takie do mnie, czy przepłaciłam wszystkie pieniądze. Ja mówię, nie, one były gdzie indziej schowane, a pieniądze część miałam u siebie. Na przyjęciu porobiłam kilka fotek, pojedzę, potańczałam, nawet zaśpiewam karaoke i ktoś się przyczepił, że mam za blisko mikrofon. Po północy stwierdziłam, że poszłabym spać, ale aby nie zarywać 24 godzin bez snu, bez senu. Wróciłam do domu, sprawdzałam, co w TV leci, zaniosłam rzeczy do pokoju, poszłam spać. A następnie mam taki dzionek 21 rano zwyczajnie siedziałam, gdy nagle moja
Czekaj. To nie. Lista pierwsza może nie będę cytować. Cytuję 24, 23. Robiłam, nagrałam film, test robienia zdjęć i później byłam 24. Miałam zakupy szkolne, spontaniczne nagranie vloga, kawa, test kawy w puszce, pobyt u babci i drzemka. I tu pisałam tak, 24. Były pewne plany na dzień, lecz nie wyszły. Za to nagrałam daily vloga, kupiłam rzeczy do szkoły, ćwiczyłam fotografowanie kwiatów, gdy byłam u babci. Widziałam też się z moją przyjaciółką, z którą za mało porozmawiałam. W domu szukałam nowych piosenek, montowałam film, późno wieczorem miałam gości i rozmawiałam sobie wtedy, co poznałam na wyjeździe. Kontakt mam tak, że mogę utrzymać, bo mam znajomych na fejsie, więc sobie pogadaliśmy chwilę. I później mamy już 21, że mieliśmy grilla u babci, tam fotografowałam, przesyłałam filmy i kawę. To było urodziny babci. Potem odbierałam paczkę w Empiku, kawa, drzemka, zakupy, tworzenie tytułowych stron zeszytu i nagrałam rolkę. Rolka to była komedia o tym, jak mój mózg zechciało mi się pisać, ale stwierdziłam, że po opisie idę spać. Wpadnijcie na rolkę. Na TikToku jest więcej wyświetleń niż na YouTubie. Czajcie? Bum, bum, bum. Weźcie mi, wchodźcie na YouTube i pod ten story temat. No to jest śmieszne. Ja nazwałam przybory pisarskie jako narzędzia zbrodni. To śmiesznie brzmi. Narzędzia zbrodni. Więc później 27. Była kawa, byłam na wycieczce, robiłam zdjęcia do konkursu. Później byłam u babci i była premiera filmu sobotniego. Następnie robiłam 28. Robiłam mega klinik with me film. Sprzątałam w pokoju przy okazji i nie nagrywałam wszystkiego, bo mi się przesyłały pliki z aparatu do telefonu. Porządki, kwiatki, lody i potem 29. miałam wycieczkę, to był czwartek, wyjechaliśmy tam po suche zdjęcia, byłam u babci, kawka. I tu o 29 pisze. Późnym popołudniem wybrałam się na wycieczkę fotograficzną z siostrą i z dziadkiem. Na zdjęciach starałam się uchwycić przyrodę, gdyż to był temat konkursu. Po spacerze i robieniu zdjęć pojechaliśmy na lody. Skończyłam pisać. Na lody w domu przyglądałam zdjęcia z rodzicami, ale większość mi się nie podobała. I było mi z tym, że 30 miałam wyniki z egzaminu i wysyłałam druczek pocztą, bo na pocztę. Lody, poszłam sobie w Intermarché lody i wyniki. To ten film o wynikach będzie wtorek o 18:00, ze względu na szkołę będę o 18:00. Teraz mam taki plan, że lepiej o 18:00 wstawać niż wcześniej. I wczoraj zapisałam sobie, miałam kawę, drzemałam. I na Pinterestie zapisywałam piny do mojej tablicy. Uwielbiam! To jest moja ulubiona tablica, ja tam zapisuję, szukam pomysłów, dawać pomysły. I mój kanał wczoraj obchodził 5-lecie. 100 lat. Więc u mnie jest dobrze. Jutro mamy 2 września. Dla wielu z Was jest to dla nas, uczniów z podstawowych średnich, jest to rozpoczęcie roku. A ja mam nietypowe to rozpoczęcie, bo mam lekarza w Szczecinie. Wracacie sobie iść do lekarza na początku roku? To ja jestem spięta. Zamiast iść do szkoły, to idę do lekarza na 5 minut. Jadę około godzinę, półtorej. Gadam z nim 5-10 minut i balon do widzenia. Tak, widziałam swój nowy plan, bo ktoś z mojej rodziny, mojego taty rodziny idzie do tej samej szkoły co ja, więc dostałam plan, jak zobaczyłam ja, o nowy plan, jak patrzę i w środę mnie załamuje, ostatni mam WOS, a przed WOS-em mam fizykę, więc na WOS-ie ja się go boję WOS-u, niech ktoś z ekonoma powie, jaki jest gościu od WOS-u, bo ja się boję, on też uczy historii i uczy hitu, więc mnie ktoś mi poratuje. Plan mam taki, że zaczynam 3 razy na 7:30, ale 2 razy kończę o 15:00. W środę mam na
późno. Jedna grupa ma 10, od WF ma 10:55, druga ma... To był chłopacy to już. Chłopacy mają o godzinkę później, widziałam, a jedna grupa dziewczyn z inną gościową ma na 12:35. I zobaczą, gdzie mnie wrzucą. Ale za to w piątek jedna grupa, dwie grupy mają sobie WF w piątek i kończą 14:20. Czy to 14:20, 15:10, ale mamy od 7:30. No i w czwartek mamy od 9 tam do 15. Tak wcześniej, tak w piątek, w środę, piątek jest ok. Także więc zapraszam Was na galerię zdjęć i filmu. Patrzcie, Wiktoria się uparła na mój sprzęt. Jeżeli się podobało Wam się to podsumowanie, to zostawcie oczywiście łapeczki w górę, subiczek z dzwoneczkiem, zostawcie też komentarzyk, które może mogą być pomysły na filmy czy coś miłego. Zapraszam też na inne media społecznościowe i moją stronę na Facebooku, wszystko macie zamieszczone w opisie. Ten film planuję wstępnie na przyszłą sobotę. Mam nadzieję, że taka w tle muzyczka Wam nie przeszkadza. Także ja życzę Wam miłego wieczoru, miłego, spokojnego wieczoru i rok szkolny, żeby Wam się udał. W takim razie, cześć!